że prezydent przysłał do nas takie przesłanie, list, no i pozwolę sobie przeczytać. O. Jeszcze nie zakończyła. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, przed nami piąta edycja akcji Narodowe Czytanie. Będziemy tego dnia razem, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Czytajmy w gronie rodziny, znajomych. I w Państwa miejscowości również wybrzmią słowa, które 120 lat temu wyszły spod pióra pierwszego polskiego nobilisty. Z wyrazami szacunku Andrzej Duda. Jeżeli ktoś ma książki Henryka Sienkiewicza, to może przynieść tu do biblioteki. No i możemy przybić, tak, ostemplować i będzie taka pamiątka, że w tym roku było Narodowe Czytanie. No, dziękuję bardzo. Teraz zapraszam do czytania nie pierwszego, ostatniego rozdziału. Od rana chciał się dostać do Cumicurów, by się przekonać, czy Lidia w nich się znajduje, ale straże pretoriańskie pilnowały wszystkich wejść i rozkazy były tak surowe, że żołnierze, nawet znajomi, nie dawali się zmiękczyć ni prośbą, ni złotem. Winicjuszowi wydawało się, że niepewność zabije go w przód, nim ujrzy widowisko. Gdzieś na dnie serca kołatała mu się jeszcze nadzieja, że może Ligi nie ma w amfiteatrze. Wyszedł na jasno oświeconą arenę Ursus. Olbrzym mrugał powiekami, widocznie olśniony światłem areny, po czym wysunął się na jej środek, rozglądając się wokoło, jakby chcąc rozpoznać, z czym mu przyjdzie się spotkać. Wszystkim augustianom i w większości widzów wiadomo było, że jest to człowiek, który zadusił Krotona, więc na jego widok szmer rozległ się po wszystkich ławach. Lecz osadził byka na miejscu i człowiek i zwierz trwali w takiej nieruchomości, iż patrzącym zdawało się, że widzą jakiś obraz. Podniósł oczy z wyrazem błagalnej prośby, jakby chciał mówić. Nad nią się zmieńcie, ją ocalcie, jam dla niej to uczynił. Widzowie pojęli doskonale, czego żądał. Naprzód jak komediant i śpiewak. Potrzebował łaski ludu, powtórę chciał go mieć po swojej stronie, przeciw senatowi i patrycjuszom, a wreszcie po prokuratorze. Piotr apostoł długo nie śmiał ukazać się w domu Petroniusza. Wreszcie jednak pewnego wieczoru Nazariusz oznajmił jego przybycie. Lidia, która chciała, chodziła już w swej mocy, i Winicjusz wybiegli na jego spotkanie i poczęli obejmować jego nogi. On zaś witał ich ze wzruszeniem tym. Naczelnicy nowej wiary są dotychczas przy życiu i znajdują się w stolicy. Udali się do domu Miriam, w której Piotr przebywał, położonego na samym krańcu zatybrzańskiej części miasta, u stóp janikulańskiego wzgórza. Który nadejdzie wówczas dopiero, gdy Pan stąpi na ziemię w dzień sądu chwale i potędze stokroć od Neronowej potężniejszej. Łzy spływały po twarzy Piotra. Po chwili jednak podniósł się i wyciągając nad kończącymi dłonie, rzekł: już imię Pańskie będzie uwielbione i niech się stanie kolejne. I począł patrzeć ze zdziwieniem na apostoła. Rabbi, co ci jest? Zawołał z niepokojem, a z rąk Piotra kostur podróżny wysunął się na ziemię. Oczy patrzyły nieruchomie przed siebie, po czym w ciszy ozwały się przerywne łkaniem słowa starca: Quo vadis, Domine? I nie słyszał odpowiedzi Nazariusz, lecz do uszu Piotrowych doszedł głos smutny i słodki, który rzekł: gdy ty opuszczasz lud mój, do Rzymu idę. Ale on powstał wreszcie drżącymi ramionami. Podniósł kij pielgrzymi i nic nie mówiąc zwrócił ku siedmiu wzgórzom miasta. Pacholem zaś, widząc to, powtórzyło jak echo: Quo vadis, Domine? Do Rzymu. Życie było życiem niedoli i uścisku. Wszyscy pognębieni, wszyscy smutni, wszyscy nieszczęśni przychodzili słuchać dziwnej powieści o Bogu, który z miłości dla ludzi dał się uczarować, by odkupić Lidię.
odnajdując zaś Boga, którego mogli kochać, odnajdowali to, czego nie mogli dać dotychczas nikomu świat ówczesny. A ty, gdzie mamy? A tu?